Proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że problem, który powstał, dotyczy zataszenia. Zataszenia stadionu, które jest bardzo oryginalnym, nietypowym i rzadko występującym w świecie rozwiązaniem konstrukcyjnym. Dlatego też mamy do czynienia z konstrukcją, no, można powiedzieć, nie boję się tego słowa użyć, wybitną. Konstrukcja jest zbudowana głównie w oparciu o układ linowy. Cały dach rozpięty jest na wielu linach, które przypominają w swoim zamyśle koło rowerowe. Można powiedzieć, że to wygląda tak jak koło rowerowe. I teraz można sobie łatwo wyobrazić, że jeżeli jedna z takich szprych naszego koła rowerowego mogłaby ulec awarii, no to to koło straci swoją funkcjonalność. Czy nie można na nim jeździć, to jest jeszcze inne pytanie. Natomiast rzeczywiście traci swoją funkcjonalność i już można się czegoś obawiać. I tutaj w roku 2022, na jesieni, w ramach standardowego przeglądu konstrukcji stwierdzono rysy w jednym z elementów narożnych, czterech elementów narożnych podtrzymujących liny, które zmierzają pod iglicę. I problem polegał na tym, że te zarysowania nie zostały zauważone we wcześniejszych przeglądach. I było domniemanie, że pojawiły się i że się rozwijają. No, w takim wypadku rzeczywiście sprawa wydawała się na pierwszy rzut oka bardzo poważna, stąd też te kroki, które były podjęte, czyli zamknięcie stadionu i konstrukcja bypassu, o który tutaj pan prezes wspomniał. Bypass to było urządzenie, które jakby omijało ten uszkodzony element i przenosiło siły z liny w dalsze jego partie. I w tym momencie, gdy ten bypass został założony, można było już ze spokojnym sumieniem stwierdzić, że sytuacja jest opanowana, jest bezpieczna i teraz można przystępować do analiz i szukać przyczyn i szukać skutków. No i zaczęły się równolegle badania w różnych miejscach. Biuro Projektowe Autorskie, Biuro SBP ze Stuttgartu zaczęło analizować problematykę nośności. Z drugiej strony nasz zespół również podjął takie prace. Nasze prace można podzielić na dwa tematy główne. Temat pierwszy to jest ogólnie statyka, bezpieczeństwo, siły wewnętrzne, naprężenia, które tam panują. I drugi temat to jest temat jakości i nośności materiału i genezy pochodzenia tych uszkodzeń. Tak więc tematem nośności całego stadionu zajmuje się Grupa Gdańska. Natomiast jeśli chodzi o sprawy materiałowe, jeśli chodzi o sprawy metalurgiczne, no to najlepsi eksperci są w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. I tak też się stało. Dlatego ten zespół został w ten sposób podzielony. No i w momencie, gdy już mieliśmy pewność, że ten element, który rzeczywiście wydawał się być zagrożeniem, został zdublowany, przystąpiono do pobierania próbek i pierwsze próbki zostały wycięte w styczniu i oddane do laboratorium. Tak jak zostało wspomniane, tutaj mamy konstrukcję dachu, która jest konstrukcją linową, gdzie występują cztery elementy narożne. Są to elementy masywne, ważące ponad 14 ton każde, wykonane techniką oblewania, co powoduje, że no, sam materiał co do zasady może być dosyć ciekawy z punktu widzenia samych właściwości, z punktu widzenia tego, co się w nim dzieje. Naszym zadaniem było przede wszystkim zidentyfikowanie, czy materiał, który został zastosowany do wykonania tych wyrobów, jest poprawny, czy jest zgodny z dokumentacją projektową i założeniami projektowymi.
To był pierwszy etap tak zwanej pracy. A następnie były szereg badań laboratoryjnych, które miały wykazać, dlaczego ten element posiada pewne jakieś defekty powierzchniowe oraz jak groźne te defekty są z punktu widzenia rozwoju, czy taką sprawę potem w eksploatacji podczas użytkowania elementu. Pierwsze badania były stosunkowo proste. Wykonano szereg badań zgodnie z założeniami projektowymi. Wszystkie badania, tak jak widzicie Państwo, tutaj mamy wymagane z punktu widzenia projektowego. Widzę, że tutaj nie widać. Czyli mamy wymagania projektowe, mamy certyfikaty wytwórcy, który potwierdza, że te wymagania zostały spełnione, jak również nasze badania kontrolne, które pokazują wprost, że mamy wyrób zgodny z tym, co miało być zamontowane. A więc widać, że tutaj nie ma żadnych błędów z punktu widzenia niewłaściwego materiału. Tak jak Państwo widzicie tutaj na fotografii, to jest mniej więcej taki element masywny. Tutaj nie widać tego, bo nie ma w skali. Natomiast to waży ponad 14 ton. Jak Państwo sobie spojrzycie tutaj na rożach, widać te elementy z powierzchni płyty. Natomiast to, co zostało zaobserwowane w badaniach niszczących, to są właśnie tego typu skazy, które występowały na powierzchni. Proszę zobaczyć, tutaj mamy taką linię przerywaną, co jest charakterystyczne pęknięcia. Te pęknięcia później w kolejnych etapach zostały zindikowane również w innych elementach, natomiast wszystkie elementy zostały przebadane, wszystkie ramiona zostały przebadane, żeby zobaczyć, jaka jest skala tych defektów i czy one są w rzeczywistości niegroźne. To jest to, co Pan Prezes powiedział, że wykonano ponad 500 badań nieniszczących, tak żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to jest, dotyczy jednego elementu, czy więcej. Tutaj podczas badań, jak już mieliśmy pobraną próbeczkę, to proszę zobaczyć, że również potwierdzaliśmy obecność tych pęknięć na powierzchni, ale również w przekroju poprzecznym zasięg tych pęknięć jest do mniej więcej 10 mm, w związku z tym widać, że to jest oddziaływanie powierzchniowe. Oddziaływanie powierzchniowe, gdzie odlew charakteryzuje się podwyższonymi właściwościami mechanicznymi, plastycznymi, co powoduje, że tak na dobrą sprawę nie dochodzimy do rdzenia naszego elementu. Tutaj proszę zobaczyć, w pewnych płaszczyznach wykonane zostały również złady metalograficzne, które pokazują, że pęknięcia to nie są pęknięcia ciągłe, tylko są takie charakterystyczne pęknięcia schodkowe. Takie pęknięcia schodkowe są charakterystyczne dla pewnych procesów, którym był poddany ten element. Tak na dobrą sprawę chodzi tutaj o obróbkę cieplną i naprężenia, które pojawiają się podczas takiej obróbki, co już wskazywało, że to są pęknięcia, które powstały na etapie wytwarzania tego elementu. Natomiast również, jeżeli spojrzymy sobie na wnętrze tego pęknięcia, widzimy, że również mamy powłokę cynkową. Element w celu zabezpieczenia przed oddziaływaniem atmosfery również jest ocynkowany. To jest powłoka, która zapewnia bardzo wysoką trwałość, bardzo dobrą ochronę przed korozją, ale w momencie, kiedy ten cynk dostawał się do środka do pęknięć, wskazuje to jednoznacznie. To wszystko powstało na etapie wytwarzania 10 lat temu i przez 10 lat te pęknięcia były, jak najbardziej występowały w konstrukcji. Jedna z próbek została, proszę Państwa, dołamana, również żeby zobaczyć, jaka jest morfologia przełomu. Widzimy tutaj taki wycinek próbeczki, gdzie widzimy obszar, który jest pokryty właśnie cynkiem. Tutaj mamy zidentyfikowany cynk, tlen i żelazo, czyli tak na dobrą sprawę te produkty, które znajdują się na powierzchni pęknięcia. Dalej mamy powierzchnię, w której występują przede wszystkim tlenki żelaza. To są tlenki żelaza, które również wytworzyły się na powierzchni naszego materiału podczas wytwarzania. I mamy dołamanie naszego materiału bezpośrednio już w naszym laboratorium, czyli świeży przełom. Co pokazuje wprost, że cała powierzchnia pęknięcia to jest powierzchnia, która występowała już w procesie wytwarzania. Natomiast nie ma żadnych świeżych, nowych dołamań, które by wskazywały, że przez te 10 lat eksploatacji jakiekolwiek pęknięcia propagowały, rozwijały się, czy coś wpływało negatywnie na konstrukcję tych elementów. W celu potwierdzenia również, że są to pęknięcia, które powstają podczas procesu wytwarzania, a więc w warunkach wysokiej temperatury, wykonano badania dyfrakcyjne, gdzie wprost wskazano, że mamy pęknięcia wysokotemperaturowe. Natomiast dla porównania również mamy dyfraktogram, który został zrobiony w momencie, kiedy pokryliśmy nasz element świeżymi produktami korozji. Widzimy, że zupełnie inna morfologia. Tutaj może troszeczkę słabo widać na tym monitorze, ale te tlenki naturalne są bardzo ciemne, naturalne, te wysokotemperaturowe, a te świeże to są takie rdzawe, czerwony kolor, typowe właśnie dla korozji atmosferycznej.
Takich pęków nie widzieliśmy w obszarach pęknięć na pobranych próbkach, co wskazuje, że nie ma żadnych świeżych powierzchni. No i tutaj mamy przykład tych pęknięć, morfologii tych pęknięć, które zostały stwierdzone w warstwie wierzchni naszego materiału. Widzimy, że pęknięcia są bardzo wąskie, to są bardzo wąskie szczeliny. Tutaj, jeżeli chodzi o powiększenia, to są dosyć znaczące, bo ponieważ wykorzystywano te mikroskopie w celu ujawnienia tych pęknięć. Natomiast to, jak one są wąskie, jak one są zlokalizowane, to, że one są przerywane, powoduje również, że w wyniku badań niszczących, które były wykonywane systematycznie w poprzednich latach, bardzo trudno było je zidentyfikować i wykryć jako pewne wady czy jakieś defekty tych elementów. Natomiast również, jeżeli chodzi o samo pokrycie cynkiem, proszę zobaczyć, mamy tutaj warstwę cynku zewnętrzną, która została usunięta na etapie wycinania próbeczki. Mamy cynk również bezpośrednio w pęknięciu, które szczelnie wypełnia nasze szczeliny. Czyli również mamy pęknięcie, które jest wypełnione obcym materiałem, co powoduje, że metodami badań niszczących nie jesteśmy w stanie wykryć tej nieciągłości materiału, co też wskazuje, że tutaj wcześniej było to bardzo trudne do zidentyfikowania. Jednocześnie proszę zobaczyć, że warstwy cynku, który posiada dużo gorsze właściwości mechaniczne, dużo gorsze właściwości plastyczne niż stal, również nie są popękane, nie rozsunęły się. Co wskazuje na to, że również te siły, które występowały w samych elementach, nie powodowały zbytniego obciążenia dla całej konstrukcji, co też wskazuje, że przez 10 lat eksploatacja była w pełni bezpieczna. Tutaj mamy przykład tych pęknięć w innym obszarze. Tutaj mamy wytrawioną naszą strukturę. Widzimy, że pęknięcia przebiegają dokładnie po granicach ziarna. To jest bardzo ważna informacja z punktu widzenia tego, kiedy te pęknięcia powstały. To umożliwia nam powiedzieć dokładnie, w którym momencie procesu produkcyjnego te pęknięcia powstały. Tutaj widać, że mamy pęknięcia, które są troszeczkę słabiej wytrawione. Związane jest to z tym, że znajduje się cynk w środku i chroni nasz materiał przed wytrawieniem chemicznym. Natomiast tutaj mamy obszar, który nie był wypełniony tlenkiem. Wynika to z tego, że pęknięcie nie było otwarte, nie wychodziło na zewnątrz naszego materiału. Tutaj mamy przykład tych pęknięć z wypełnionych cynkiem. Widzimy na powierzchni naszego materiału jedno pęknięcie wypełnione cynkiem do końca, drugie nie do końca wypełnione. Tutaj na etapie próbki się troszeczkę to dołamało. Ale również widzimy tlenki wysokotemperaturowe trochę na granicy metalu i cynku, co wskazuje również, że te pęknięcia powstały nam bezpośrednio w tym procesie wytwarzania. No i tutaj też przebieg tych pęknięć międzykrystalicznych przy większym powiększeniu, to wcześniej było widać na zgładzie wytrawionym przy wykorzystaniu skaningowej mikroskopii elektronowej i widzimy, że pęknięcia idealnie pokrywają się z granicami ziarna. Obecność tych pęknięć po granicach ziarn pokazuje nam, że w tym etapie obróbki cieplnej, w momencie kiedy dochodziło do hartowania, następowało pęknięcie. Czyli widzimy, że podczas chłodzenia mamy zupełnie inną krzywą chłodzenia, czy inaczej przemian fazowych, które występują w materiale dla materiału przy powierzchni materiału, jak również przy rdzeniu. W tym obszarze mamy obszar austenitów. Czyli w momencie, kiedy jeszcze nie mamy tej właściwej struktury o właściwości, wymaganych właściwościach plastycznych, wytrzymałościowych, które później po ochłodzeniu będą występowały, a więc mamy materiał troszeczkę jeszcze gorszy pod względem właściwości, to w tym obszarze następowało pękanie samego materiału podczas hartowania bezpośrednio w wodzie, czyli jeżeli mamy szybkie schłodzenie naszego materiału, naprężenia mogą spowodować pęknięcia. Tak się stało również w tym przypadku. Po ochłodzeniu nic te pęknięcia nam się nie rozbijały. Czyli widzimy, że pojawiły się po granicach bardzo wąskie pęknięcia. Na skutek potem nadania, przywrócenia pewnych właściwości plastycznych naszym elementom, następowało nagrzanie do wysokiej temperatury i tak na dobrą sprawę proces odpuszczania. Czyli zmniejszamy twardość, zmniejszamy wytrzymałość na rzecz plastyczności, odpowiedniej plastyczności, która wymagana jest na poziomie minimum 12%. Dochodziło do utlenienia wewnętrznego naszych pęknięć, które już wcześniej zostały tworzone. Te tlenki to są tlenki wysokotemperaturowe, to co wcześniej potwierdziliśmy w badaniach XRD. A następnie nasz element został poddany cynkowaniu i wówczas cynk napłynął po granicach ziarna. I proszę zobaczyć, że te wąskie pęknięcia, które gdzieś tam są zamknięte,
również tutaj mają obszary, które nie są pokryte cynkiem. To nie wskazuje, że to będzie się rozwijać. To wskazuje, że ono powstało, ono się utleniło, natomiast dalej nie propaguje, nie rozrasta się. Co też powoduje, że te pęknięcia, które powstały na powierzchni naszego elementu, są to pęknięcia, które powstały na etapie wytwórczym, a również nie rozwinęły się przez 10 lat eksploatacji, co wskazuje, że tak na dobrą sprawę można ten obiekt dalej użytkować z punktu widzenia samego materiału. Natomiast sam materiał jest zgodny z wymaganiami projektowymi, które zostały założone dla danego staliwa. Dziękuję bardzo. Tak więc, proszę Państwa, podsumowując, można powiedzieć, że w przeciągu całego życia tej konstrukcji do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło w tych elementach i w związku z tym konstrukcja została poddana próbie eksploatacji i z tego punktu widzenia jest bezpieczna. Niemniej jednak z uwagi na to, że wady zostały zlokalizowane i zostały one odkryte, zapaliło się jakieś tam pomarańczowe czy żółte światło, które mówi o tym, że jest nietypowa konstrukcja, jest bardzo odpowiedzialna. Jest to konstrukcja klasy trzeciej, jeśli chodzi o konsekwencje zniszczenia, czyli taka, której zniszczenie pociągałoby ogromne skutki. Więc tutaj podjęto decyzję o tym, że do czasu całkowitego wyjaśnienia spraw nośności elementów, w których rysy występują, i również do czasu przejrzenia całej konstrukcji w ramach przeglądu specjalnego, który tutaj został zaordynowany, zostaną wprowadzone nieduże ograniczenia w zakresie eksploatacji. Po to, żeby zwiększyć współczynnik bezpieczeństwa i ograniczyć do absolutnego minimum jakiekolwiek zagrożenie. I tutaj tym w zasadzie kluczowym elementem związanym z ograniczeniem eksploatacji jest utrzymanie dachu ruchomego w pozycji zamkniętej. Czyli zamkniętej, czyli złożonej, żeby był precyzyjnie się określił. Czyli tak jak teraz to było. Tak, złożony. Co to daje? Daje to, że znaczna część potencjalnych obciążeń, które mogłyby tutaj się pojawić z uwagi na środowisko, czyli śnieg czy też wiatr, zostają ograniczone. To są zabiegi, które w tej chwili mają na celu jakby podniesienie ufności w momencie, gdy jednak wady, które zostały zauważone i stwierdzone, istnieją. Analizy dotychczas wykonane i materiałowe, i analizy wytrzymałościowe wskazują na to, że te elementy są bezpieczne, ale mamy jeszcze za mało czasu, żeby przeprowadzić całkowity audyt konstrukcji, czyli ten przegląd specjalny. Tutaj będzie wiele elementów zrobionych. Dużo analiz dotyczących potencjalnych scenariuszy awaryjnych, które muszą być uwzględnione w obliczeniach i muszą zapewniać dalej nośność tej konstrukcji. Stąd też prace będą trwały jeszcze do końca roku na pewno. Wprowadzamy tutaj dodatkowy system monitorowania konstrukcji. Dodatkowy, ponieważ już jeden system jest, ale dodatkowy, który jest zorientowany właśnie na pracę tych uszkodzonych elementów, tak żeby móc wyprzedzająco zawsze zauważyć jakiekolwiek zmiany, które tam mogłyby zachodzić. Tutaj chcę wspomnieć, że taki system już był założony na tych rysach, które zidentyfikowano jako pierwsze i on musiał być zdjęty, ponieważ był w konflikcie z konstrukcją bypassu. Niemniej jednak on już wtedy pokazywał w tym krótkim okresie pracy, że
te rysy nie pracują. Tak więc jest podwyższony stan, można powiedzieć, kontroli i obserwacji konstrukcji. Są analizy obliczeniowe dodatkowe robione w celu weryfikacji tego, co jest. I do tego momentu, kiedy kropka nad i nie zostanie postawiona, są wprowadzone ograniczenia, o których wspomniałem.